Próbuj dziś czegoś nowego. Przygotuj razem z nami placki ziemniaczane Awiko z włoską kaponatą. Bakłażana kroimy w kostkę i obsypujemy solą. Odstawiamy na 10 minut, a następnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Na patelni z rozgrzaną oliwą podsmażamy bakłażana, aż stanie się złocisty. Bakłażana ściągamy z patelni. Na patelnię wlewamy oliwę i wsypujemy pokrojoną cebulę. Podsmażamy przez 2 minuty. Dodajemy drobno pokrojonego selera naciowego, pokrojone oliwki oraz kapary. Podsmażamy przez 2 minuty. Na patelnię wlewamy pulpę pomidorową i dodajemy cukier trzcinowy. Gotujemy przez 5 minut. Następnie dodajemy podsmażonego bakłażana i podgrzewamy kolejne 5 minut. Gotową kaponatę przekładamy na upieczone zgodnie z instrukcją na opakowaniu placki ziemniaczane od Awiko.